Blisko na Schattenberg szanse, na razie 2-1 dla reprezentantów Polski. Tylko Maciej Kot przegrał i nie obejrzymy go na pewno. Pytanie jak Kamil Stoch, bo teraz jaka chwala w powietrzu. Debiutant, jeśli chodzi o turniej czterech skoczni. Dobra próba jaki. To jest 125-127 metrów. Zaraz zobaczymy, na jakiej odległości wylądował. 127 i 3,8 punktu dodane do noty reprezentanta Słowenii. Fala w tym sezonie zadziwiał wszystkich, zwłaszcza fenomenalnymi występami w Kusamo, no, gdzie wszystko było cudownie aż do drugiej serii konkursowej, kiedy to spadł z pierwszego na 24 miejsce. No ale pokazał, że potencjał ma niewiarygodny ten młodziutki Słoweniec. O tym, że potencjał ma ogromny Kamil Stoch, nikogo przekonywać nie trzeba. Popatrzmy na próbę piątego zawodnika klasyfikacji generalnej ubiegłego sezonu. Brawo Kamil! Bardzo dobry skok Kamila Stocha. Miał prawo obawiać się tej skoczni. Nigdy mu tu dobrze nie szło, a teraz 132,5 metra. Nie tak daleko jak w serii próbnej, kiedy to skoczył 135, ale to jeśli chodzi o dzisiejszy konkurs jest skok najdłuższy, a do tego jeszcze dodane będą 4 punkty za niezbyt sprzyjające warunki w powietrzu. Kamil wychodzi na prowadzenie. Brawa dla reprezentanta Polski, brawa także dla Jaki Chwali, który mimo, że przegrał z Kamilem Stochem, ma wielkie szanse, by w drugiej serii się znaleźć, bo to jest siódmy wynik jak na razie.